Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy walentynki. No i postanowiłem nagrać taki odcinek, co te walentynki oznaczają dla graczy Shakesa. No bo mamy tutaj kilka funkcji, które tak naprawdę możemy odblokować, nazwijmy to, właśnie z okazji walentynek. I dzisiaj to wszystko omówię. Oprócz tego dostaliśmy oficjalną datę startu Hellevatora, czyli tego eventu gildyjnego, tej windy do piekieł. Więc po prostu piekielnej windy w zasadzie. Więc o tym wszystkim wam dzisiaj opowiem. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, czy złapaliście już pupila walentynkowego, czy macie wszystkie itemki walentynkowe, no i czy czekacie na Hellevator. To jest, no myślę, że bardzo ciekawe. Chętnie sobie poczytam, jak generalnie to u was wygląda. No i dobrze, myślę, że możemy zaczynać. I dzisiaj w Shakesie dostaliśmy taką wiadomość. Mamy oczywiście środę, tak jak mówię, walentynki, 14 luty, no i jak zawsze, jak co środę o godzinie 12 dostaliśmy pewne informacje. No i teraz tak, po kolei, w powietrzu czuć miłość. Wszyscy żądni miłości gracze, którzy nie zdołali jeszcze skompletować uwodzicielskiego zestawu walentynkowego, w ten weekend będą mieli jeszcze jedną zwiększoną szansę na znalezienie jego elementów wśród asortymentu w gabinecie magii i zbrojowni. Podobno nasi dwaj kupcy chętniej oddadzą te epickie przedmioty, jeśli mrugniesz do nich okiem, poślesz w ich stronę całusa lub wyrecytujesz romantyczny wiersz miłosny. O co tutaj chodzi? No właśnie chodzi o to, że tutaj no mamy ten event, ten tydzień w zasadzie, to takie błogosławieństwo walentynkowe, to się chyba, dokładnie, walentynkowe błogosławieństwo, no i ten event jest już od poniedziałku aktywny i będzie aktywny z tego co wiem do niedzieli. No i jest to troszeczkę mylące, ja to już na tym odcinku z Wojownika wam pokazywałem, no bo mamy tutaj oczywiście karczmę przystrojoną walentynkowo, no i mamy właśnie to walentynkowe błogosławieństwo, szansa na miłosne artefakty w zbrojowni, gabinecie magii oraz w misjach. No i tutaj dużo osób, jest to błędny opis, w sensie taki mylący opis, z racji tego, że dużo osób myślało, że po prostu szansa na te itemy walentynkowe jest zwiększona, czy to w zbrojowni, czy w gabinecie magii, czy właśnie w misjach. No a ta szansa jest taka sama tak naprawdę, jak w zwykłe dni na jakieś epiki właśnie ze zbrojowni, z gabinetu magii, czy misji. Czyli po prostu szansa, no bez eventu epickiego, na te epiki właśnie w tych trzech miejscach jest dość niska, nie oszukujmy się, jest to bardzo mała szansa. Natomiast w ten weekend, czyli od piątku do niedzieli, będzie aktywne epickie szaleństwo zakupowe. Co za tym idzie, będziemy mieli większą szansę właśnie na znalezienie epików no, w misjach, w zbrojowni, gabinecie magii i tak dalej. No i raczej będą to epiki walentynkowe, bo przez ten cały tydzień możemy te epiki walentynkowe sobie dostać. Więc no, jeżeli jeszcze tego nie macie, generalnie no, nie polecam szukać specjalnie za grzyby tych itemków. Lepiej po prostu sobie patrzeć na serwer, patrzeć tutaj graczy na serwerze, no i te itemki zdobywać od innych graczy do klasera poprzez zaatakowanie ich. Jak widzicie, ja tutaj na przykład na EU8 na naszym nekromancie jestem ubrany w cały set walentynkowy, bo na tym serwerze mi tych itemków brakowało, bo jest to dość nowy serwer. No i brakowało mi również na EU5, ale tutaj też już wszystko zdobyłem. Oczywiście zdobyłem poprzez atakowanie innych graczy i ubijanie ich, jeżeli mieli takie itemy walentynkowe. No i dzięki temu dostawałem to do klasera. Jest to warto zrobić, bo taka szansa zdarza się tylko raz w roku, no bo raz w roku są walentynki. Co prawda trwa to przez cały tydzień, no ale tak czy inaczej, no warto to zdobyć, bo te itemki walentynkowe już wpływają na procent klasera, a co za tym idzie na procent, większy procent expa z misji, więc warto sobie to skompletować. Oczywiście jeżeli gracie na nowszym serwerze, bo jeżeli gracie na starszym, no to raczej już pewnie te itemki macie. Tak jak powiedziałem, ja musiałem je zdobyć tylko na EU5, no i tutaj właśnie na EU8, bo na tych serwerach gram regularnie. No i tyle, tak naprawdę tyle, także tutaj pewnie wysyp tych itemków będzie w weekend, bo będzie event epicki, no ale opis tego wydarzenia jest po prostu mylący, bo szansa na te itemki jest taka sama jak na zwykłe epiki w zwykłe dni, bez tego eventu walentynkowe błogosławieństwo, no a po prostu teraz epiki głównie są zamieniane właśnie z tych zwykłych, z tych takich codziennych na walentynkowe. Tak jak widzieliście na odcinku z Wojownika, większość epików, jakie mi poleciały tam z lochów, jak te lochy klikaliśmy, no to były właśnie epiki walentynkowe. No i to jest pierwsza sprawa. To jest pierwsza, powiedzmy, część tych walentynek. Już od poniedziałku do niedzieli można te itemki walentynkowe zdobywać. Polecam, żeby dostać więcej expa z misji tutaj w karczmie poprzez zwiększenie swoich procent, swojej premii do PD z klaserka. Dobrze, to jest pierwsza sprawa. Ponadto dzisiaj, środa, w mieście
Metropolis można znaleźć walentynkowego pupila Rybogę po pokonaniu go w środowisku. To też jest bardzo istotne, tego pupila można złapać tylko i wyłącznie dzisiaj. Ten filmik wleci dopiero o 16, bez sensu moim zdaniem jest go wstawiać wcześniej, zresztą ja go nagrywam o 15, więc i tak nie mam za bardzo opcji go wstawić wcześniej. Tak czy inaczej, no o 16 ludzie wracają ze szkoły, z pracy, wiadomo, no i musicie pamiętać, ja tu jeszcze nie robię mawki oczywiście, ale musicie pamiętać, żeby tego Rybogę, tą Rybogę złapać, bo taka szansa już naprawdę zdarza się tylko raz w roku, tylko w ten dzień walentynek, tylko 14 lutego, więc złapcie go, po prostu go złapcie dzisiaj, miejcie to z głowy, bo kolejna szansa dopiero za rok. Oczywiście musicie go mieć odblokowanego, czyli musi być tak na szaro, jak ja mam na przykład tutaj na tym nekromancie. No ale oczywiście należy o tym pamiętać, jeżeli już zrobiliście awkę, nie wyleciał wam dzisiaj, no to niestety macie ogromnego pecha. No ale to jest kolejna sprawa, o tej Rybodze właśnie trzeba pamiętać. Dobrze, to jest, no to już mamy powiedzmy za sobą. No i teraz Helevator. Helevator powoli zmierza ku powierzchni. W najbliższy czwartek, 22 lutego, nienaoliwione metalowe drzwi otworzą się ze skrzypieniem i zaproszą cię do podróży w dół ku twojej zagładzie. Zgotujcie przeklętym piekło z waszą gildią. Dokładnie to, co wam mówiłem, jak zrobię ogarnialiśmy ten teaser, który tam zapowiadał właśnie Helevator i EU10. Mówiłem, że bardzo możliwe, że będzie tak, że EU10 wyjdzie w piątek o 16, tak jak zawsze nowe serwery. Natomiast może Helevator zrobią dzień wcześniej, właśnie w czwartek, żeby to nie było potężne combo, które no rozsadzi nam serwery, wiadomo jak to wygląda. No bo czasem tak było. Tutaj przykład W60, że nowy serwer startował razem z Helevatorem o tej samej godzinie, w tym samym dniu, no i niestety różnie to wychodziło. No i faktycznie się to sprawdziło. Ja tej informacji nie miałem wcześniej, ani nic, żebyście sobie nie myśleli, to były tylko moje domysły, ale faktycznie się to sprawdziło. Helevator będzie w tym roku, w sensie w tym roku, no ta edycja Helevatora będzie dzień wcześniej, czyli w czwartek, 22 lutego. Czy będzie ode mnie jakaś niespodzianka na Helevator? Owszem, będzie. Warto śledzić kanał, warto śledzić Discorda. W ogóle na Discorda to was zapraszam, bo na przykład przypomnienie o pupilu walentynkowym wleciało już dzisiaj minutkę o północy, więc jak ktoś Discorda mojego śledzi, to oczywiście już tą informację dostał i nie miał opcji, żeby to przegapić, no bo film dopiero o 16 wlatuje, a to wleci o wiele szybciej. No, także Helevator, tutaj jeżeli ktoś nie wie, co to jest Helevator, co to jest za event, to jest taki event gildyjny, mamy 500 pięter, z naszą gildią walczymy w tych piętrach. Generalnie polecam wam sobie wpisać na YouTubie Helevator Neutral, masa filmów ode mnie z tego eventu, ten event od paru edycji się w ogóle nie zmienia praktycznie. Co edycja jest to samo, więc jakiś nowszy filmik z Helevatora mój sobie warto obejrzeć. No i będziecie mieli informacje, jak to działa, jak się to ogrywa, no i ogólnie wszystko, nie? Więc bardzo przyjemny event, bardzo dużo dropi z niego, jedzonek, jakichś kryształów, no tak naprawdę wszystkiego, surowców, także bardzo, bardzo przyjemny event generalnie dla graczy. No i mamy oczywiście, no jakieś tam eventy w ten weekend, jak zawsze, mamy ciągle to walentynkowe błogosławieństwo, mamy właśnie to, co już powiedziałem, epiki w sklepach, czyli większa szansa po prostu na epiki, mamy złote zbiory, czyli gold, mamy wiedźmę, mamy pupile i mamy duszę, więc całkiem pokaźne combo eventów ten weekend nam się szykuje. No i tyle, i tak naprawdę tyle, więc to wszystko. Krótki filmik, ale no wszystko wam chyba powiedziałem. Tak naprawdę no głównie właśnie ten pupil i ten set walentynkowy to jest coś, o czym powinniście pamiętać podczas walentynek, ale Helevator też już oficjalnie zapowiedziany, też już wiemy kiedy będzie. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie, piszcie komentarze, czy czekacie na Helevator, czy zdobyliście już wszystkie itemki walentynkowe, czy już złapaliście pupila walentynkowego, czy może zapomnieliście, czy może nie możecie go jeszcze dostać, bo nie macie go odblokowanego w środowisku i musicie czekać na kolejny rok. Dawajcie znać, chętnie sobie poczytam. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!